Panie Marszałku, Wysoka Izbo, odpowiadając na to pytanie, stwierdzam, że z przedstawionego przeze mnie materiału wynika, że ta kontrola jest bardzo szczegółowa. W związku z tym żadne okoliczności, które mogłyby wzbudzać podejrzenie, nie pozostaną bez reakcji. Ministerstwo, jak tylko podjęło informację o nieprawidłowościach, zwróciło się do zarządu spółki o wszczęcie działań kontrolnych i są one realizowane. Na bieżąco też uzyskujemy od spółki w tej sprawie informacje. W związku z tym potwierdzam to, co zostało powiedziane jeszcze 14 czerwca. Nic w tej sprawie nie będzie zamiecione pod dywan. Dziękuję za uwagę.